Witajcie, z tej strony Doktor Wcadi, który jest właśnie kolejny materiał z serii Anor 1800 ze wszystkimi TLC. Tak pamiętacie, po poprzednim odcinku wybudowaliśmy nową haciendę w nowym świecie. Także tutaj powstaje nowa kolonia. Kolonia, która będzie się zajmowała się głównie i tylko głównie jedną produkcją, a mianowicie produkcją tytoniu. Znaczy, uprawiać tutaj będziemy tytoń, tylko bardziej produkcją cygar, bo cygary są potrzebne, ponieważ stolica dość dużo zużywa tych cygar. One są bardzo potrzebne do tych inwestorów, którzy chyba tak na populacji też na dochody, ale w głównej mierze to na populację. Z dochodami to ja w ogóle się nie przejmuję się, zresztą sami widzicie jaki mamy poziom dochodów, także nie ma w ogóle co się martwić, prawda? Tak więc tak się prezentuje się cała ta sytuacja. A więc tak, wszystko idzie do nowego świata. Czas mogę przyspieszyć na takie zwykłe tempo na tym poziomie. Już prawie mamy 150 tysięcy mieszkańców, brakuje nam tylko 8 tysięcy, ale myślę, że raczej szybko nam to pójdzie. Nie będzie jakiegoś dużego problemu z tym. Zwłaszcza, że chyba pięknie kolejne dzielnice zaczynam budować. Tutaj. Pożar wybuchł jeden z moich budynków, który chyba... A? O! Czyli chyba mam za mało tutaj remizy strażackiej, ale nigdy mi się nie zdarzyło, aby tutaj coś się spaliło, ale dobra. Mam nadzieję, że szybko to ogarniecie, bo chciałbym, aby to wróciło do produkcji tych moich posiaków. No bo tam już jedna remisa została wybudowana, czyli będzie już tam coś zabezpieczało na przyszłość, żeby znowu to się nie wydarzyło. A więc tak, a my się zajmiemy się powoli nowymi dzielnicami miasta. Przy okazji sprawdzę, czy mogę tutaj... A, ja tu już dalej nie mogę zbudować, bo dalej jest tutaj zasięg tego kolejnego, ale już tutaj mógłbym postawić. A więc tak, to zróbmy. Kolejny projekt. Kolejnego ratuszu. A domki mogę tak zbudować do końca. Tutaj tak samo. Tutaj jeszcze tak truszką weźmiemy. Ale w tym przypadku już tutaj będę potrzebował rynek, bo już tutaj nie ma zasięgu. No to nie jest problem. Teraz warto może nawet postawić. I tutaj się tak zastanawia. Czy mógłbym tutaj zostawić miejsce chociażby nad jakąś restauracją, typu może kawiarnię? Mógłbym, ale weźmy to tak. Zróbmy to taki projekt. Czyli żebym wiedział, że to jest na przyszłość, bo na chwilę obecną nie mamy turystów, aby to zapewnić te wakaty. Kolejna sprawa, czy ja mogę coś jeszcze innego tutaj pomieścić? Na przykład, nie wiem, ten budynek. Widzę, że nie. Nie chcę mi się przekładać tą drogę, bo będzie troszkę dziwnie wyglądać. To może coś innego, coś by tak wyrównało to miejsce. Karczma to na bank się nie zmieści się. Jak już to prędzej tutaj. Ale to weź już takie... projekty, czyli właśnie taka rozbudowa. Tutaj. A tutaj mógłbym zbudować pierwszy ten budynek. Po drugie coś tutaj od turystyki. To. I jeszcze. A to. O, czekajcie, może zamiast tego budynku bym postawił... Gdzie ja go tutaj podziałem? On chyba jest ten budynek tu. O, może coś takiego. Tutaj mamy w ogóle monument sterowców. O, wspaniała brama. To jest oczywiście w ramach tego... tej paczki. Tego Season Passa, co właśnie zdobyłem. No to raczej dobrze wiecie, że ja mam tego Season Passa, bo wystarczy, że mam te DLC Haciendy, tak? I tak, szukam odpowiedniej konstrukcji, która by to zapełniła. W sumie mógłbym to tutaj postawić. Dobra, to już nie jest takie równe, jakbym chciał. Może w ramach to... O, bym coś takiego postawił. A tutaj bym postawił. Oto. O, proszę bardzo. Ekspedycja. Tutaj jest na te artefakty.
Więc płyniemy dalej. Dobra, troszkę tam zwiększyliśmy populację miasta. A jakieś tam poziomy. Więc zawsze to coś. Dobrze, troszkę zwiększyliśmy właśnie te dzielnice. Troszkę mogę nawet ulepszyć niektóre dzielnice na poziom robotników. Ale to chyba już z wykorzystaniem tamtejszych dzielnic, bo tutaj już raczej... No niezbyt widać, tak? Już sami nawet widzicie, że już nie ma tutaj zbytnio domków, tylko może po tej stronie, ale takie... Normalnie to już nie widać. W sumie mogłem to na taką dzielnicę dużą ulepszyć. Macie tutaj zasięg do szkoły? Macie. Dobrze. Wy tam będziecie się powoli się wprowadzać do tych nowych obszarów mieszkalnych. A ja tymczasem wrócę do nowego świata. Mam nowy przedmiot. A, ten przedmiot, który wpływa na populację. Dobrze, dobrze. Wracamy tu. A skoro mamy nowy przedmiot, to zobaczmy, co możemy tutaj zbadać. Bo ja się dobrze kojarzę. Takie specjalne karty pod ratusz nie mogę zbadać. No właśnie, tej bardzo bym potrzebował. Nie mogę zbadać, bo wymaga to 30 tysięcy punktów badawczych, a na chwilę obecną mogę mieć limit 28 tysięcy, czyli trzeba zbadać inne odkrycie. Karta pospolita. Rozbudowy kampusu. Przy okazji, dziedziny badań i chciałbym jeszcze zrobić... Psi. Rozwój talentów, które nie mogę zrobić, bo nie mam odpowiedni poziom populacji. Yeah. Ale dobra. Skoro tak, to wracamy do nowego świata. Albo czekajcie, jeszcze do przylądka i byśmy tylko zwiększyli populację gdzieś. Tutaj niezbyt. Tutaj. A tutaj mógłbym. Także jeszcze bardziej zwiększymy sobie populację. Albo nie, bo tutaj jest ta karta, co daje po jednego mieszkańca, to jeszcze gdzie indziej bym to wykorzystał. Nie tu. A może... A, tutaj dam. Kiedy będzie nowy poziom profilu? Aha, 147 tysięcy mieszkańców. Trzeba tylko... No to dobra, to poczekamy. To na razie chodźmy do nowego świata. O, tutaj główny ładunek przyjechał. Znaczy przypłynął. Nie mam miejsca, a nie mam też jak rozbudować, więc muszę w tym obecnym ładunkiem popłynąć. I popłyniemy do wyspy, która produkuje cegły i deski, czyli tam. Stąd pobierzemy ładunek cały. Przy okazji, wy to chyba produkujecie z tego co widzę. Te całe pola. Znaczy macie tutaj ropę naftową. Ale to w sumie równie dobrze mógłbym inaczej troszkę rozbudować dzielnicę. Pod inną kategorią. A, tutaj to i tak potrzebuję poncza. A to co chciałem też zrobić w późniejszym etapie, to na przykład zbudować kwaterę Oberos. By też tak troszkę w mniejszym stopniu, czy tam w większym stopniu wpływały też tutaj na populację. To byśmy chociaż tutaj produkowali ropę naftową, tak na miejscu. Czyli byśmy na miejscu... O! A jakby tu... Przepraszam. Odbiło mi się po herbatce. Czekajcie, bo tutaj... A, tutaj jest złoże gliny. Tutaj mamy troszkę tej ropy. Nawet dużo ropy bym powiedział. Bo jakby tak profilaktycznie bym chciał postawić. Nawet bardzo dużo złóż bym pokrył. A zobaczcie, jakbym tutaj zbudował, to byłoby idealnie wręcz. O, proszę bardzo, przy okazji bym jeszcze to tak zabezpieczył. O, i wiecie co, to może nawet dobrze wyglądać. I to dosłownie. Dobra.
Tutaj tak, kolejny etap ekspedycji, inspektor, inspektor gadżet. Oczywiście ten bug dźwiękowy, uwielbiam te bugi w tej grze. Po prostu piękna rzecz. Dziki łabądź. Kto jest tutaj? Weź przypomnij do tego sektora. Tutaj weźmiesz deski. Wszystko dostarczysz do tej wyspy. Wrócę teraz tutaj, czyli do przylądka. Może nawet bym tutaj zbudował sklep kolejny. To nie byłby nawet głupi pomysł, wystarczy, że to troszkę przeniosę na te obszary. Oj, i oczywiście musiałeś tutaj jeszcze postawić. No bo to już lepiej wygląda. W porządku, no to teraz mógłbym postawić sklep postaci, chociażby zwykły dom handlowy. Jest tutaj nawet prąd, więc idealnie. I co byśmy tutaj może sprzedawali? Coś, co na pewno też wpływa na inne produkty. Może nawet na produkcję tosterów. A fine piece of craftsmanship. A wy na pewno nie macie dostępu do żadnego domu handlowego. No nawet widać. I must ask you not to touch. Ale ty za to nie masz zasięgu do żadnego magazynu. Teraz już masz. Asia, co do przypadku hoteli, jak to wygląda sytuacja hotelowa? Czy ja mam wystarczającą liczbę chociażby może tego produktu? Widzę, że to ledwo się trzyma. A mnie głównie brakuje właśnie cytrusów, o dziwo. O, to ci heca. O, mamy zadanie od mieszkańców. Nie, włącza ci nie dostarczę. Tak się nie będę bawił do nowego świata. Może tutaj też troszkę będziemy produkować tych cytrusów, tak w mniejszym stopniu, ale coś tam będziemy produkować. A ty gdzie? Tutaj, no tutaj. Troszkę tego, troszkę tego. Wracamy tutaj. Tutaj mógłbym w sumie zacząć produkcję tego poncza. Może nawet od tej strony, bo tutaj w przyszłości mógłby powstać ośrodek produkcji nawozu. Czyli byśmy jeszcze bardziej podkręcili produkcję właśnie tytoniu. Więc myślę, że to będzie bardzo fajna opcja. Tak wam powiem. Czy to nie będzie zły pomysł? Troszkę się to rozbuduje. Troszkę kolejne kwatery John Nellos. Cargo stations. A tamte płynie z tym ładunkiem, czyli to mogę ulepszyć. Czyli większa powierzchnia magazynowa. I...
porządku, to mamy. Dużo materiału pójdzie na to, ale to się opłaca. To jakbyś mógł, to weź jeszcze tam dostać ładunek właśnie. Tutaj, idź po cegły. Ta opcja idzie. Płyniemy dalej. Ta hacja to sami widzicie, że ona ogromny obszar zajmuje, a to ze względu na to, że tutaj jest dość duża populacja. Ale tutaj tak samo, z czasem będzie zwiększała swój zasięg. Więc tym to też tak na spokojnie bym powiedział. Oj, oj, oj. Tak to nie będę się bawił. Hacjenty Oberos jeszcze. To tak, potrzebuję tortillę. Tortillę to już rozpocznę tutaj produkcję. Będę musiał takie dwa zakłady wybudować. Jeszcze tutaj kukurydza. Dobra, mamy to. I dwa zakłady produkcji wołowiny. Jakie niezadowolenie duże. Z powodu... Aha, z powodu braku kapliczki. Kapliczka jest tutaj. Może jeszcze bym tutaj postawił. A, jakoś może od tej strony. Dobrze, troszkę sytuacja się poprawiła. W mniejszym, większym stopniu. Tortilla. I tak to tylko już się robi. Teraz tak, wy potrzebujecie alkohol, więc alkohol to ja mógłbym wam dostarczyć spokojnie. Pod warunkiem, jak tutaj wybuduję zakład. Czyli tak, gospodarstwo haciendy. Wybór uprawy. Ziemniaki. Teraz tak, browar, haciendy. I na tego, na produkcję sznapsa. O, fajnie, że kampus mogę rozbudować, to już zaraz to sprawdzę. Bardzo dobra wiadomość. A brak właśnie tych kokulaszu. Trzeba by nie to zaradzić wkrótce. Widzę, że sznapsa potrzebuje więcej. Na szczęście tamty zakład troszkę więcej produkuje. Wciąż jest to za mało. Więc wciąż trzeba wybudować nowy zakład. I postawić kolejne. Dobrze, mamy to. Tutaj dopłynął tamten okręt, więc chodźmy po te cegły. Jak najwięcej cegieł. Dostarczamy teraz tutaj. Tak, jeszcze potrzebujemy rafinerię, zanim w ogóle rozpocznie tutaj proces produkcji.
Oczywiście zanim w ogóle zaczniemy te cygara produkować, to jest jeszcze jedno wielkie ale w postaci, a mianowicie braku związku zawodowego, aby użyć specjalne karty pod tą produkcję. Więc to jeszcze nie jest takie hop-siup. W ogóle teraz się tak zastanawiam, może produkcję cytrusów gdzie indziej będę miał. Myślałem nad tą wyspą, ale ta wyspa już jest tak rozbudowana, że nie. Tutaj by odpadło, ale może na przykład tutaj bym coś ruszył. Tutaj są dalej wolne obszary jeszcze. Więc nie byłby nawet problem cokolwiek tutaj rozwinąć. A jeśli tak, to tak, może najpierw wrócę do... A to zaraz może jednak. Bo zobaczmy, mamy tyle pracowników. To jest wciąż bardzo malutko, bo jeden sad dość dużo pracowników zużywa. Tak chyba bodajże 35 pracowników. Więc to jest dość duża liczba. When my time comes, I'll be turning heaven down. Mam nadzieję, że zaraz nie okaże się, że muszę coś tutaj dobudować. To jest ok. A to już nie jest ok, więc to muszę rozbudować. Chyba, że mam wolnej alpacze i trochę więcej. A mam więcej. Ja to mógłbym jeszcze gdzieś to pomieścić fajnie. Może nawet tutaj, tylko bym musiał przesunąć gdzieś skład. Na przykład na to miejsce. To tak fajnie wyburzyć, to jeszcze przesunąć. Jaki jest proces? Proces jest taki, że wystarczyło tylko usunąć drogę. Kaszel mnie zaatakował, bo miałem suche gardło. Czekajcie, może to jeszcze tak usunę. O, proszę bardzo. I zobaczcie, coś takiego mogę postawić, co nie? I dzięki temu będzie fajna rozbudowa. Zyskamy troszkę kolejny budynek pod produkcję cygar. Ale zanim w ogóle to cokolwiek tutaj poruszymy, tę tematykę, to będę musiał cegły dostarczyć. Czyli jeszcze raz tutaj ładunek pójdzie. Tutaj pójdzie po to. Jakby tutaj. Aha, potrzebujecie nowego zakładu produkcji ubrań. Matko Boska, jak się wystraszyłem czymś. Jakiś nowy poziom prestiżu. Aha, to już chyba więcej się odpaliło. Ta jakaś tam impreza. Musi być teraz w mieście. O, fajnie to zwiększyło zasięg, bardzo mocno. Tutaj możemy to produkować guano. Guano, które jest na minusie na razie. Niedobrze. Bardzo niedobrze, ale to mógłbym zwiększyć produkcję poprzez postawienie kolejnej farmy kukurydzy. Która by wpłynęła jeszcze. O tak, czyli bym musiał troszkę to przebudować.
O, zróbmy tak. Dzięki temu jeszcze bardziej się zwiększy się poziom produkcji. Dzięki temu to zacznie pracować. No, dobry pomysł. Nawet bardzo dobry pomysł, szczerze mówiąc. Ty masz cegły, to ja ci tutaj opieram te cegły. Wszystko płynie tutaj, czyli do tej wyspy. Jak tam produkcja desek? A, czyli powinno chyba być w porządku. Tak sądzę, tylko gorzej będzie z tytoniem. Ale tytoń też możemy gdzieś jeszcze rozbudować sektor produkcji. Na pewno nie tutaj. Tylko pewnie gdzieś indziej. Może nawet na tym malutkim obszarze. Ekspedycja. Nie tu, a bardziej potrzebuję ten dział. Jeden tutaj. Tutaj. A więc budujemy kolejne sektory. The people celebrate your leadership. To je na poletku usuniemy i to postawimy tutaj. O, tak, żebyśmy troszkę lepiej wykorzystali miejsce. I myślę, że chyba jeden zakład produkcji bananów postawił. Mam nadzieję, że się zmieści się oczywiście, ale chyba tak. No nawet na spokojnie. Dobrze, czyli to mam i to mogę teraz postawić. Czyli teraz będzie 34. O, a to jeszcze muszę bardziej rozbudować znowu. Czy jest jakiś problem? Chyba, że jakbym tutaj to dał. O, nawet idealnie. Jeszcze się pomieści się, chociaż kurde dalej jest na minusie. Teraz może. Oj, tytoń. Z tobą to zawsze są problemy. I to dosłownie. Dobrze, mamy to. Mamy to ludziska. No. Prawie mamy. Prawie. Kurczę, nie mam jakiejś karty, która zwiększała wydajność produkcji? Panie, weź tutaj sprawdź. Tak łaskawie. A jest tutaj jedna karta, która wpływa na produkcję upraw. Na razie to tyle, no to wracajmy z tym ładunkiem, tam chociażby, do Nowego Świata. Tymczasem odbierzemy te badania. Bo już dostałem.
fight some of these visiting enemies. Join us. Jeszcze poszukamy sobie tą kartę. Może w końcu... O! O! Fajna karta do Embassy. I ostatnia zmianka. I tutaj już nie mamy. No dobra, no to skoro tak, to ja w tym momencie... A może jeszcze nie będę kończył, tylko jeszcze wybuduję nową dzielnicę dla uczonych. A, proszę bardzo. Jeszcze uczeni się troszkę rozwiną. O kolejne dzielnice. Mieszkalne. No dobra, także w tym momencie będę kończył ten materiał, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, a jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek, także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć.